Pojawiają się takie graniczne sytuacje w naszym życiu, które nas zatrzymują, które wyrywają nas z zabiegania. Choroba, jakieś cierpienie, jakaś tajemnica krzyża, jakieś wydarzenie, które wyprowadza nas z równowagi. Te sytuacje często nas wydobywają z naszego zabiegania i stawiają w obliczu trudności, problemu. Bóg i sprawy Boże to były na miejscu dalekim, żeby nie powiedzieć, że ostatnim. Tak, tak, można by to było tak nazwać. Nie żyłem bardzo blisko Pana Boga, dlatego że po prostu byłem zaganiany. To muszę powiedzieć, byłem zaganiany do tego stopnia, że jakby się dało, to bym tam spał w tej robocie, jakby mi kazali. Koleżanka mi zaproponowała, no właściwie byłam ciekawa, dlaczego tak jest, a nie inaczej, a czemu nie może być lepiej. No i trafiłam, poszłam do, w sumie to była wróżka, kobieta, która wróżyła z kart. No i powiedziała mi wiele rzeczy, których nie powinnam się może dowiedzieć. Możemy na różne sposoby odpowiedzieć na tą sytuację. Niektórzy uciekają w jakieś używki, próbują znieczulić bolące miejsce, a niektórzy otwierają się na Boga, który mówi: słuchaj, ja chcę Ci pomóc, ja jestem z Tobą zawsze i ja mam rozwiązanie dla Twojego problemu.